Puszcza Białowieska to niezwykły las. To jeden z najstarszych lasów w Europie. Też niezwykły poligon doświadczalny, niezwykły poligon eksperymentalny dla badaczy z całego świata. Proszę mi wierzyć, że na hasło Puszcza Białowieska, na przykład przy okazji konferencji, ludzie od razu się jak gdyby zachwycają tym, że mogą przyjechać w to niezwykłe miejsce. Mieliśmy przyjemność organizacji Kongresu Europejskich Mykologów. Kiedy świat badaczy dowiedział się, że będzie to w Puszczy Białowieskiej, frekwencja wzrosła kilkaset procent. To naprawdę niezwykły magnes przyciągający naukowców z całego świata. Puszcza Białowieska to niezwykła bioróżnorodność grzybów. Ten cały zasób surowców, który daje Puszcza Białowieska, umożliwia badania niezwykłej aktywności biologicznej grzybów. Grzyby to niezwykłe królestwo, dlatego że jest jeszcze zupełnie nieodkryte. 95% gatunków grzybów pozostaje dalej nieznanych nauce. Grzyby, którymi się zajmujemy w laboratorium, są to głównie grzyby nadrzewne, związane z martwym drewnem. Ich niezwykły potencjał aktywnościowy wynika z faktu, iż jako jedyne są tak naprawdę w naturze w stanie rozłożyć martwe drewno. Więc tym sposobem pomyśleliśmy, że być może dzięki tej mocy jesteśmy w stanie walczyć za pomocą tych grzybów również z wszelkimi chorobami cywilizacyjnymi. W wyjątkowym przedsięwzięciu naukowym, jakim jest Fungi Extract Bank, zgromadziliśmy do tej pory kilkaset ekstraktów z tych niezwykłych organizmów, po to, aby badać ich aktywność biologiczną, do tej pory kompletnie nieodkrytą. Potencjał aplikacyjny i wdrożeniowy, jaki daje nam bank ekstraktów, jest wyjątkowy. Do tej pory w badaniach interdyscyplinarnych, również z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą, udało nam się udowodnić potencjał przeciwnowotworowy np. korzeniowca sosnowego, który do tej pory nie był z takiej aktywności znany, czy też złotoporka niemiłego jako antidotum na zgnilce amerykańskiego pszczół. Niezmiernie się cieszę, że tych wszystkich odkryć dokonuje zespół ludzi, którzy tutaj mieszkają. Pochodzą z Hajnówki, tak jak ja, ale też i mieszkają i pracują na co dzień. To są fascynaci, hobbyści, specjaliści i eksperci, którzy w oparciu o zasoby, jakie daje im pobliska Puszcza Białowieska, kreują swój rozwój zawodowy i naukowy. Puszcza Białowieska przyciąga ludzi jak magnes. Nawet czasem zaskakująco śmieszne sytuacje się zdarzają. W zeszłym roku organizowaliśmy International Mushroom Summer School. Było to przedsięwzięcie dla doktorantów z całego świata. Na hasło Puszcza Białowieska praktycznie rzucili wszystko, wsiedli w samolot i przylecieli. Ale do tego stopnia rzucili wszystko, że nawet nie sprawdzili, jaka w grudniu jest pogoda w Puszczy Białowieskiej. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy przyleciał doktorant z Nigerii w sweterku i w pantofelkach, kiedy u nas był środek zimy.